Teraz rozpoczniemy, pokażemy wykonanie łuku od środka. Jestem ze szkoły Euforia. Kursantka Agnieszka zajmie miejsce w pojeździe. Przygotuję pojazd do zadania. Ustawiamy fotel. Sprawdzamy lusterka, czyli ustawienie lusterek. Kluczyk, żeby ustawić lusterka, musimy pamiętać, żeby kluczyk przekręcić na pierwszy stopień. Wtedy możemy przystąpić dopiero do ustawiania lusterek. Tak, lusterka boczne, lusterko wsteczne. Oburącz, tak żeby sobie nie zasłaniać widoku z tyłu. Następnie sprawdzamy zagłówek. I zapinamy pas bezpieczeństwa. Dobrze. Przystępujemy do odpalenia pojazdu. Należy pamiętać, żeby odpalić Yarisa, sprzęgło musi być wciśnięte do końca w podłogę. Proszę bardzo, światełka mijania. Pierwszy bieg. Zrobimy teraz rozpoznanie przed ruszeniem, tak? Czyli w lewo, w prawo, przez prawe ramię do tyłu. Zwalniamy hamulec ręczny i możemy przystąpić do manewru. Ruszamy powolutku jedynką. Należy pamiętać, żeby to sprzęgło zwalniać jak najwolniej. Nie spieszyć się przede wszystkim. To jest bardzo ważne. Powolutku, delikatnie sprzęgło do góry. Udajemy się do garażu numer 2. Trzymamy się tutaj bliżej lewej strony. To nam pozwoli, bo auto zachodzi do prawej, więc musimy uważać, żeby właśnie nie ściągnąć go zbyt mocno do prawej. Ustawiamy się na środku. Podjeżdżamy do słupka w miarę możliwości bliziutko, żeby ten tył nam się schował. Powrót do tyłu. Powolutku, ostrożnie, nie używając gazu. Praktycznie na samym sprzęgle jedziemy do tyłu. Lusterko jest przy słupku drugim. Obracamy jeden pełen obrót w prawo. Następnie sprawdzamy w lusterku lewym. Mamy linię wzdłuż pojazdu równolegle. Wracamy jeden pełen obrót w lewo. Sprawdzamy. Obracamy się przez prawe ramię do tyłu na chwileczkę. Sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. I kontrolujemy cały przejazd też w lusterkach bocznych. Zatrzymujemy się przed słupkiem, tak żeby auto wprowadzić do końca w garaż. Zaciągamy hamulec ręczny, wyłączamy bieg. Gasimy auto. Manewr jest zakończony. Dziękuję, Agnieszka. Bardzo ładnie. Pięknie przejechałaś. Także utrzymałaś wszelkie warunki. Bardzo ładnie, bo powoli ruszaliśmy, czyli delikatnie to sprzęgło jest prowadzone. Utrzymała się tam blisko lewej strony, co gwarantuje właśnie ten równy wjazd do garażu. To jest bardzo ważne. No i powrót do tyłu i zatrzymanie też super. Dziękuję.